Zapraszamy panią dr Elizę Działach z Narodowego Instytutu, współzałożycielkę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej, ONKO. Dzień dobry. Panią profesor Marię Dębiec-Richter z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Dzień dobry pani profesor. Pani Krystyna Wechman, prezes Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Pan profesor Andrzej Marszałek, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii. Panie profesorze, zapraszam. I pan doktor Jerzy Gryglewicz. Czy mamy połączenie z panem Jerzym? Jest, o jest. Dzień dobry, Jurku. Dobry, cześć. Słyszymy się, słyszymy się. I również miał być z nami online pan Paweł Grzesiowski, pan doktor Paweł Grzesiowski. Czy mamy go na linii? Halo, halo, jestem, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie widzimy pana, ale słyszymy. Super. Szanowni państwo, to bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Tu jest jeden. Wie państwo, czy ja mogę to odsunąć? Nie chcemy robić przemówień, chcemy porozmawiać. To pierwsze pytanie, takie uzupełniające, do pani prezes Wechman chciałem skierować, o takie dwa słowa podsumowania mijającego roku, jeżeli chodzi o osiągnięcia i oczekiwania w kontekście zmian systemowych i dostępu do diagnostyki genetycznej, bo taki jest tytuł tej naszej pierwszej debaty. Zmiany systemowe, a w tym zwłaszcza dostęp do diagnostyki genetycznej. Trzy słowa, pani prezes. Skupię się oczywiście na ostatnim czasie, na roku 23. I krótko mówiąc, że mam szansę akurat zasiadać dzisiaj, Piotr von Robert wspomniał, że jesteśmy przedstawicielami w Radzie Pacjentów przy ministrze właściwym do ochrony zdrowia. Mam również zaszczyt być w Krajowej Radzie Onkologicznej czy w Narodowej Strategii Onkologicznej, więc mam tą wiedzę, co się dzieje w systemie na bieżąco z ekspertami. Próbuję dotworzyć te kierunki, które mają zdecydowanie usprawnić, aby tego pacjenta wykluczonego właśnie było jak najmniej. I muszę powiedzieć, że to dobry, bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o te wszystkie zmiany systemowe, no ale oczekiwania, żeby to, co na papierze zapisujemy, stało się w rzeczywistości realne. Bo byłam w niebo wzięta parę lat temu przy rozporządzeniu, gdzie brałam przy ministrze udział w konferencji mówiącej, że leczone kobiety na raka piersi będą miały ośrodki bez unity, a że byłam zła, że tylko ma być 40, a w Polsce ich powinno być 70, a okazało się, że to wszystko na papierze, że tych ośrodków, to znaczy są dobre ośrodki onkologiczne, ale te, które podpisały umowę, które spełniają te kryteria, niestety jest 11, więc tak wygląda rzeczywistość i dlatego nawiązuję do Krajowej Sieci Onkologicznej. Cudowne zapisy. To, co ma spotkać pacjenta właśnie, a brak tego wykluczenia, ponieważ każdy ma mieć dostęp bez względu na miejsce zamieszkania, na wszystkie te problemy, które są związane z tym, żeby to, co tutaj pani psycholog Mariela Kosowicz powiedziała, żeby się nie czuć się bezpiecznie, a mamy tego koordynatora, tylko to na razie też do końca nie wiemy, ich zadanie nie jest jeszcze tak do końca sprecyzowane i na dzień dzisiejszy jedne ośrodki zdecydowanie poszły w zaopatrzenie tych koordynatorów starania, w innych nie do końca, więc trudno dzisiaj powiedzieć, tak, że jest super, bo na papierze tak, przy tych pracach wszystkich rozmawiamy i wprowadzamy rozporządzenia systemowe, ale
wprowadzanie ich, to jest to, co cały czas mówię, że jesteśmy na, w takiej drodze na stacjach, tak? Że był pociąg towarowy na pierwszej stacji, przyspieszało, ale do Pendolino jeszcze, tak jak budowlani muszą te tory zmienić, żeby ten pociąg szybko działał, tak jak technologie, innowacje idą w tak szybkim tempie, żebyśmy do tego dostosowali możliwość terapii, diagnostyki, no to jeszcze trochę poczekamy. Ale mam wrażenie, że chyba już nie ma takich dyskusji dotyczących tego, czy należy wprowadzać unity, czy należy reorganizować system opieki onkologicznej. Ta dyskusja już chyba jest troszkę za nami. Teraz tak jak mówisz, należy wdrażać te rozwiązania wypracowane, prawda? Tak, bo mamy tyle cząsteczek zarejestrowanych w samym tym roku na 145 nowych cząsteczek, które są refundowane. 70 czy 75, żebym dobrze powiedziała, jest w onkologii, w tym 28 w hematologii. No więc cudownie, ale czy wszyscy to leczenie, tą refundację dostaną. I tu jest problem pacjenta, który patrzy w internet, ma czy chorobę zaawansowaną, lekarz prowadzący no, daje taką terapię, no, jaką uważa za stosowną, ale pacjent czyta w internecie, ale jest lek taki, który właśnie w moim przypadku będzie dobry. Ale okazuje się, że ten pacjentka nie spełnia tych kryteriów, jak ten lek jest zarejestrowany. Więc tu też bardzo ważna diagnostyka, żeby diagnostyka od razu pozwalała na to celowane, na tak zwane personalizowane leczenie, czy te namiary, żeby te badania były szybsze. I muszę powiedzieć, że na ostatniej Krajowej Radzie do Spraw Onkologii, a tutaj z profesorem Andrzejem Marszałkiem, ja zaznaczyłam, jak można przyspieszyć, bo dzisiaj mówiliśmy o tym ważnym, jak i ze strony psychologicznej jest oczekiwanie na wynik. Ten czas jest faktycznie dla pacjenta dramatyczny. I padła taka propozycja, że na przykład do pana profesora, który jako patomorfolog dostaje do zbadania wynik i okazuje się, że tam są nowotworowe komórki. I nie ma, propozycja była moja taka, że nie ma zwracać z powrotem do lekarza tych badań, który akurat jest na urlopie, czy jeszcze tam z pacjentem się nie spotkał, tylko od razu dawał skierowanie do dalszych badań molekularnych. I już wtedy mamy 2-3 tygodnie do przodu. I oby, myślę, że tu była pełne poparcie tego wniosku, więc jeżeli to nie będzie długo czekało znowu na realizację, to jest szansa, że mamy wtedy. Zobaczcie, jaka prosta sprawa. To może od razu pana profesora zapytamy o tę kwestię. Panie profesorze, mówimy dzisiaj, motywem przewodnim naszych dyskusji jest wykluczenie pacjenta onkologicznego. Jak wygląda dostęp do diagnostyki i tej tradycyjnej, i do genetycznej? No, zwykle musimy czekać. Gdzie są te wąskie gardła, gdzie są te powody, dla których to się opóźnia? Jak przebiega ta reforma tej diagnostyki, którą pan profesor od paru lat się mocno zajmuje? Tak, po pierwsze dziękuję za zaproszenie, bo to, żeby z Państwem porozmawiać, to jest też posłuchanie, czy tego, co robimy, trzeba dalej, to jestem się trochę tłuc, czy może należy to odpuścić. Jak rozumiem, nie można odpuszczać, tylko trzeba iść cały czas do przodu. Także za to, że możemy porozmawiać, bardzo serdecznie dziękuję. I teraz wracając do tej diagnostyki, to ja myślę, że my musimy też mieć świadomość, że pewne rzeczy trwają, to znaczy to nie jest tak, że jest pobierany materiał na sali operacyjnej, on trafia do zakładu patologii, tam są lekarze patomorfolodzy i że to trwa 2 godziny 15 minut i albo po 4 dniach coś wyjdzie. Zwykle materiał pooperacyjny to jest mniej więcej około 8 do 2 tygodni opracowania technicznego. Czyli to jest pewien taki czas technologiczny, który musi być zużyty. Oczywiście są możliwości takie, żeby w niektórych sytuacjach coś tam przyspieszyć. Są badania, które można zrobić od razu tego samego dnia, ale nie wszystkie i nie od razu. I teraz jak mówimy o diagnostyce,
i o rozpoznaniach, to tutaj mamy panią profesor i z biologią molekularną pewnie będziemy zaraz za pan brat szli, ale trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, że badania biologii molekularnej, te, które mogą nam czasami opóźniać rozpoznanie, to jest możliwość dostępu do wykonania badania, które umożliwi postawienie rozpoznania. Bo kiedyś ta diagnostyka była taka, że mieliśmy materiał H plus E za czasów Virchowa 100 lat temu i można było powiedzieć, te komórki są takie, te są inne. Nowe klasyfikacje WHO-skie mówią, że niektóre typy na nowo nazwane czy wyodrębnione wymagają odpowiednich zmian genetycznych po to, żeby tę chorobę tak nazwać i to jest niezbędne do tego, żeby później tę chorobę właściwie leczyć. To jest bardzo mocno widoczne w hematoonkologii, gdzie niektóre postacie białaczek są po prostu wręcz nazwane zgodnie z danym zaburzeniem genetycznym. To jest element diagnostyczny. A teraz to, o czym mówiła pani prezes Wechman, to o co się trochę bijemy jako patomorfolodzy, żeby skrócić ścieżkę. Ale nie bijecie się państwo z panią prezes tylko. Znaczy z panią prezes bijemy się w słusznej sprawie z tymi, po tej którzy, samej stronie jesteście. Z tymi, którzy nam nie chcą, że tak powiem, tego ułatwić. Tak, walczymy. Znaczy ja myślę, nie, pani prezes mi nauczyła, że z chorobą nowotworową się nie walczy, tylko się ją leczy, a żeby ją leczyć, to trzeba mieć odpowiednie do tego elementy. I teraz to wygląda w ten sposób, że jeżeli lekarz patomorfolog napisze, że to jest na przykład taka jednostka chorobowa, to ten pacjent dostaje rozpoznanie, idzie z nim do lekarza onkologa i lekarz onkolog mówi, aha, to ja teraz muszę zrobić z tego dodatkowe rzeczy, żeby ewentualnie tego pacjenta dalej leczyć. No i teraz jest pytanie, czy zrobi to tu, czy tam, czy gdzie indziej. Wprowadzone standardy akredytacyjne i w Polsce jest 50 takich zakładów, które otrzymały standard akredytacyjny. Czy to jest dużo, czy mało? To oczywiście, tak jakby prawnicy odpowiedzieli, to zależy, ale kwestia jest taka, że przynajmniej jest już taki zaczyn, że jest ileś miejsc pokrywających całą Polskę, że można pewne rzeczy zrobić od razu i należycie. I teraz o co chodzi w tej akredytacji? Jeżeli najprostszy przykład jest raka piersi, jeżeli jest pierwsze rozpoznanie raka piersi, to wszyscy wiedzą, że na samym początku, jak już jest materiał pobrany i jest rozpoznanie, to trzeba zrobić receptory estrogenowe, progesteronowe, HER2. Jak nie wyjdzie immuno, to znaczy jak jest wynik niejednoznaczny w immuno, bo jest na 2+, robimy FISZem, albo ISZem, albo CISZem, a potem jeszcze trzeba dorobić KI67 i możemy pacjentkę leczyć. Taki model jest dla raka piersi już zaproponowany. Tak samo jest dla raka płuca. Nam brakuje takich rzeczy, że jeżeli wchodzą nowe cząsteczki, raki endometrium, raki jajnika, na przykład dla raków endometrium jest nowa klasyfikacja, która wprowadza elementy diagnostyki molekularnej do tego, żeby można było te pacjentki stratyfikować odpowiednio. W Polsce system jest na razie taki, że ja diagnozuję, że jest to rak endometrium, potem klinicysta mówi, aha, a może to jest ten pole one albo nie, tak, albo ma P53 albo nie ma, no to zlecimy dodatkowe badanie. I tutaj znowu mamy 2 tygodnie na wizytę, znowu tak i wracamy w ten i z powrotem. I to właśnie można byłoby zmienić. Za jednym razem. Ale rozumiem, że w tym czasie też część pacjentów się gubi i to pojawia się właśnie to wykluczenie, że nie każdy ma robioną diagnostykę molekularną. Nie każdy ma robioną, tak, a to jest jeszcze kolejna rzecz też taka, znaczy oczywiście możemy mówić o pieniądzach, ale jeżeli chodzi o pieniądze, to też trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze teoretycznie są, tylko trzeba wiedzieć, jak po nie sięgnąć, żeby to zrobić. Standardy akredytacyjne również wymuszają, i Krajowa Sieć Onkologiczna wymusza również taką rzecz, że jeżeli będziemy mieli ośrodek tak zwanego trzeciego poziomu zabezpieczenia, to on musi mieć wszystko. A jeżeli jest w sieci, to wtedy nieważne, czy pacjent jest na pierwszym, na drugim poziomie, czy na trzecim, to ten ośrodek koordynujący powinien to zebrać, tak, po to, żeby ułatwić tę całą ścieżkę. Czyli to wykluczenie można eliminować czasowo, tak to najpierw nazwę. Po pierwsze przez uproszczenie trochę schematu, bo jeżeli i tak wiemy, że coś trzeba będzie wykonać, to po co nam jedna, dwie stacje, mówiąc o tym pociągu, tak? Się zatrzymywać, można zrobić to od razu. A jeżeli chodzi o możliwości wykonania, to znowu trzeba to zmapować i wiedzieć, gdzie to można zrobić. I to się powoli wszystko dzieje. Ja mógłbym o tym opowiadać do jutra rana, bo to jest dosyć dużo różnych rzeczy, ale być może państwo mają pytania. No to mam takie jeszcze jedno pytanie.
biorąc pod uwagę, że jest za chwilkę grudzień i zmieni się rząd, prawdopodobnie będzie nowa ekipa, nowe plany. Ale choroby zostają te same. Nowe strategie. No właśnie, panie profesorze, plan działań w obszarze diagnostyki na 2024. Co należałoby zrobić, co należałoby zmienić, żeby się poprawiło? Żeby więcej pacjentów i szybciej i lepiej diagnozować. To znaczy ja powiem tak, wiele rzeczy już się zaczęło dziać. Ja mam nadzieję, że to wystartuje pionowo jak rakieta w 2024. Wracając do tej akredytacji, ten jest taki element, który wspomaga właściwą diagnostykę. Od połowy bieżącego roku NFZ wprowadził dwa zarządzenia dotyczące finansowania kompleksowych badań patomorfologicznych i JG-PATO. To są na razie tylko cztery produkty przez NFZ finansowane. Tylko w tych jednostkach, które mają u siebie na terenie szpitala zakład patomorfologii, który ma certyfikat i jednocześnie dotyczy to na razie tylko badań onkologicznych. Ale okazało się, że ten mechanizm dodatkowych pieniędzy na diagnostykę również nie wymusza, tylko powoduje, że część pacjentów zamiast się błąkać gdzieś tam na peryferia, próbuje trafić do tego ośrodka tak, żeby to poszło jednocześnie, znaczy żeby cała diagnostyka od początku do końca była właściwie przeprowadzona. I co ma być 2024? Ja jeszcze nie widziałem tych dokumentów, ale mają być przygotowane dokumenty, które ten proces akredytacyjny, czyli rozszerzenia certyfikacji tych jednostek, które spełniają odpowiednie kryteria kompleksowej diagnostyki, żeby one były wprowadzone do kontraktów z NFZ-em, tak żeby można było ten proces, który został przetestowany, upublicznić na tyle szeroko, żeby on był niezależny, tak jak mówiliśmy, od miejsca zamieszkania. Krajowa sieć onkologiczna, też tam są takie zapisy, które wprost wymuszają, że jeżeli ktoś chce być ośrodkiem onkologicznym, to jeżeli to jest poziom pierwszy lub drugi, to musi wskazać, gdzie ma być ta diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna zrobiona, czyli trzeba wykazać się, nie że ja bym chciał z kimś współpracować, tylko że ja tu współpracuję z tym czy z innym ośrodkiem, a dwa, że to, co już mówiłem wcześniej, poziom trzeciego zabezpieczenia musi mieć wszystko u siebie. Tak? Po to, żeby nie rozdrabniać się. Czy to będzie przy jednej ulicy, czy to będzie kompleks budynków rozrzuconych w mieście, nie ma znaczenia, ale one muszą być organizacyjnie ze sobą połączone i to, mam nadzieję, będzie się krystalizowało w najbliższym roku. Bardzo dziękuję. Zanim zaczniemy porównywać się z innymi krajami za pomocą pani profesor Dębiec-Richter, ja bym chciał skorzystać z okazji, że jest z nami pan doktor Paweł Grzesiowski. Słyszymy się, panie doktorze. I tak, jestem i słyszę. O taką kwestię, która jest szczególnie gorąca w dzisiejszym okresie, biorąc pod uwagę też, że sporo osób do nas dzisiaj nie dotarło z powodu zachorowań na COVID. Okres pandemii COVID-u to był taki punkt kulminacyjny publicznej dyskusji o szczepieniach, o szczepionkach i w kontekście chorób nowotworowych, panie doktorze, jak pan widzi rolę szczepień osób chorych na nowotwory albo inaczej, rolę szczepień osób dorosłych w utrzymywaniu zdrowia, w rozwijaniu tych szczepionek być może kryje się spora rezerwa dla pacjentów na utrzymanie się w dobrym zdrowiu. Panie doktorze, jak pan to widzi? Zdecydowanie tak. Chciałem powiedzieć, że paradoksalnie pandemia pokazała nam wszystkim, że dorośli też potrzebują szczepień. W naszej świadomości jednak takiej społecznej szczepienia dotyczą głównie dzieci. To dzieci mają być wspomagane, no bo ich układ odporności jest nie do końca rozwinięty i te szczepienia klasycznie sytuujemy na wiek dziecięcy czy okres dojrzewania. Natomiast to jest przeszłość. Dzisiaj mamy co najmniej 10 szczepionek dedykowanych również osobom dorosłym i te szczepionki powinny być szczególnie są wskazane u osób, które mają zaburzenia odporności wynikające czy to z choroby, jaką jest nowotworowa choroba, czy też z leczenia, które stosujemy, bo w tej chwili mimo zmieniającego się krajobrazu leków onkologicznych wciąż część z nich wywołuje silne obniżenie odporności, a więc te osoby są bardziej podatne na zachorowanie na choroby infekcyjne. A więc po pierwsze musimy zmienić ten paradygmat, że szczepienia są dla dzieci,
Szczepienia są również dla dorosłych, dla osób również chorych. To jest kolejna bariera, którą mamy w świadomości, że chory nie powinien być szczepiony, bo jest chory. I to jest takie myślenie zupełnie dzisiaj już nie na czasie, że osoba, która jest jakoś chora, na przykład właśnie na chorobę nowotworową czy inną, nie może być szczepiona właśnie ze względu na to, że jej choroba ogranicza możliwość szczepień. Dziś wiemy, że chorzy onkologiczni mogą być jak najbardziej szczepieni. Należy tylko znaleźć odpowiedni moment na to szczepienie, który będzie zarówno uzgodniony z lekarzem, który prowadzi terapię, jaki będzie będzie wynikał z tego, że pacjent może przyjąć szczepionkę w danym momencie. A więc nie szczepimy każdego wszystkim, jak leci w dowolnym momencie, tylko musimy też z tym szczepieniem dobrze zaplanowanym wejść wtedy, kiedy można, kiedy możemy liczyć na to, że pacjent też odpowie na to szczepienie, bo podawanie szczepionek w okresie bardzo intensywnej immunosupresji będzie też obarczone wysokim ryzykiem braku ich skuteczności. A więc temat jest bardzo w tej chwili gorący, bo bardzo, no, wystarczy powiedzieć, że w tym roku wyszły na rynek dwie nowe szczepionki dedykowane praktycznie wyłącznie dla dorosłych. Szczepionka przeciwko półpaścowi i szczepionka przeciwko wirusowi RSV. Te szczepionki są zarejestrowane dla grup dorosłych. Tutaj w ogóle nie mówimy o szczepieniach dziecięcych. I takich szczepionek będziemy mieli coraz więcej, które właśnie będą dedykowane dla osób dorosłych i będą mogły być tym dorosłym również z chorobami przewlekłymi podawane. Inne szczepionki, które powinniśmy w grupach chorych onkologicznie też promować i podawać, to chociażby szczepionka przeciwko pneumokokom. Świetna szczepionka obecnie również, tak naprawdę w ostatnim roku pokazała się szczepionka 20-walentna, czyli znowu weszła na listę szczepionka dedykowana dla dorosłych o innym składzie niż szczepionka dziecięca. Oczywiście no, nie można zapominać o szczepionkach typu krztusiec, typu grypa, typu COVID, bo są to choroby, które powinny być w dalszym ciągu uważane za istotne zagrożenie dla pacjentów onkologicznych i szczepionki przeciwko tym chorobom podajemy cyklicznie. Przeciwko krztuścowi co 10 lat, przeciwko grypie corocznie. No a co do COVID-u wszyscy się zastanawiamy, co dalej będzie, ale w tej chwili przynajmniej obowiązuje nas zasada szczepienia mniej więcej co 6-12 miesięcy, jeśli mamy szczepionkę. No, na razie tej szczepionki najnowszej, zaktualizowanej jeszcze nie mamy. Czekamy na nią i będzie to szczepionka białkowa. To będzie szczepionka białkowa z adiuwantem, a więc z takim wzmacniaczem specjalnie można nawet zaryzykować takie twierdzenie, że ona dla osób z zaburzoną odpornością jest nawet bardziej skuteczna niż szczepionka RNA, ponieważ właśnie ma ten element wzmacniacza, no ale póki co tej szczepionki jeszcze nie mamy. No, zapowiedzi są takie, że będzie po 6 grudnia. Pamiętajmy, że COVID z nami został i będzie z nami przez następne lata. Niestety będzie to również choroba, która stopniowo pogarsza naszą odporność, bo bardzo wiele danych wskazuje na to, że wirus oprócz tego, że wywołuje infekcję układu oddechowego i już w tej chwili dużo łagodniejsze niż początkowo, to jednak zostawia trwały ślad w naszym układzie odporności, więc musimy się również zabezpieczać przed tą chorobą. Czyli musimy się szczepić. Panie doktorze, jeszcze jedną sprawę chciałem z panem poruszyć, mianowicie szczepienie przeciwko HPV. Od tego roku wreszcie mamy to oczekiwane szczepienie dzieci 12-13-letnich i co zaskakujące, że stosunkowo mała grupa osób została zaszczepiona. Jak pan to skomentuje? No cóż, ta sprawa jest bardzo skomplikowana. Chciałbym może to na początku powiedzieć, że nie tylko kwestia jest chęci szczepienia, bo mamy tutaj także no, spore problemy, jeśli chodzi o organizację tego całego programu szczepień. Zamówiono dwie szczepionki o nierównym składzie. Pacjenci są zdezorientowani, która szczepionka jest lepsza. Wybierają intuicyjnie szczepionkę 9-walentną. A tej już nie ma w tej chwili w magazynach, zabrakło do programu szczepień. W związku z tym część osób odracza to szczepienie, być może do przyszłego roku, aż się magazyny wypełnią ponownie. Więc mamy tutaj też kwestię organizacji samego tego programu szczepień, która wpływa na moim zdaniem słabszy zasięg. Ale
już rok temu, robiąc właśnie pod koniec roku spore badanie opinii publicznej na temat szczepień przeciwko HPV, było wiadomo, że około 20% pacjentów, znaczy rodzin, zaszczepi się od razu. Natomiast około 40% rodziców waha się. I tu widzę ogromny brak dedykowanej akcji edukacyjnej do tych właśnie rodziców, którzy mają wątpliwości, którzy chętnie posłuchają o tej szczepionce, o chorobie, nauczą się, dowiedzą się, co to jest za zagrożenie i jest duża szansa, że te osoby podejmą decyzję na tak, ale one tego nie zrobią same. Także musimy tutaj też bardzo mocno zainwestować w tej chwili w program edukacji, upowszechniania tych szczepień. Jest nadzieja, że 60, może nawet powyżej trochę 60% populacji zaszczepi się, ale to nie stanie się w jeden dzień ani w jeden miesiąc i wymaga ciężkiej pracy od wielu uczestników tego rynku. Przypomnę tylko, że odchodzące władze nie zezwoliły na promowanie tych szczepień i edukację na terenie szkół, co w moim pojęciu jest największym błędem i skazuje ten program na niepowodzenie. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o te szczepienia, podobna sytuacja jak z diagnostyką molekularną, która niby jest dostępna, niby jest finansowana, ale jakoś a nie jest. Tak. Wymaga wsparcia, wymaga kampanii, wymaga edukacji, wymaga dotarcia do świadomości, wymaga wspierania. Same te rozwiązania się nie wdrożą, jednak trzeba im pomagać. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję panie doktorze, a teraz chciałem wrócić do tego tematu wykluczenia pacjenta w procesie, na ścieżce diagnostyczno-terapeutycznej w chorobie nowotworowej i skierować pytanie do pani doktor Elizy Działach. Państwo jako koordynatorzy stworzyliście Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej. Jako koordynatorzy macie przed sobą właściwie kluczową rolę w tym całym procesie, bo założenia Krajowej Sieci Onkologicznej są takie, że każdy szpital onkologiczny musi mieć dedykowane osoby zajmujące się koordynacją ścieżki pacjenta. I czy to właśnie koordynacja tych wszystkich działań, która spoczywa w państwa rękach, właśnie można powiedzieć w pani rękach, bo tam 90 chyba parę procent to panie są koordynatorkami, czy koordynacja nie jest właśnie odpowiedzią, dobrą odpowiedzią na poczucie wykluczenia i na w ogóle na fakt wykluczenia pacjenta? Na początku chciałam serdecznie także podziękować za zaproszenie i możliwość podzielenia się tymi informacjami. Jeżeli chodzi w ogóle z punktu widzenia koordynatora, my w samym procesie opieki nad pacjentem już troszeczkę istniejemy, bo pakiet onkologiczny wymuszał na jednostkach to, że koordynator powinien być obecny. Natomiast bardzo nieodzownie jako koordynatorzy cieszymy się, że właśnie wchodzi sieć onkologiczna i ta rola koordynatora w procesie opieki nad pacjentem jest dużo bardziej wzmocniona niż w samym pakiecie onkologicznym. Jest diametralna różnica, ponieważ w pakiecie onkologicznym koordynator wchodził w momencie konsylium, czyli zdecydowanie za późno, ponieważ pacjent powinien posiadać już taką osobę na samym wejściu, czyli w tym momencie, kiedy rozpoczyna tą ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną. Też tutaj warto podkreślić, że sieć onkologiczna wspomaga taki pewien porządek procesu właśnie tej diagnostyki i rozpoczęcia nowoczesnej terapii dla każdego pacjenta, niezależnie czy jest mieszkańcem dużego miasta, czy mniejszej miejscowości. I bardzo ważnym tutaj tym momentem jest między innymi właśnie obecność tej diagnostyki molekularnej, dzięki której jest ta kwalifikacja też pacjenta do nowoczesnych terapii i my jako koordynatorzy tutaj bardzo wspomagamy te wszystkie etapy ścieżki pacjenta. Pacjent wykluczony na pewno jest pacjentem, który potrzebuje takiej osoby. Bardzo jest ważne, żeby liczba tych koordynatorów... Czy każdy pacjent potrzebuje takiej osoby, nie być wykluczonym, dokładnie, tak, nie? Dokładnie. Dokładnie, tak mówimy przede wszystkim o tych pacjentach wykluczonych, natomiast każdy pacjent w większej lub mniejszej dozie potrzebuje tej osoby, ale tutaj też warto podkreślić, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy wzrasta wraz z wiekiem, więc wiadomo, że tych osób nieco starszych będzie więcej i w związku z czym te osoby starsze często potrzebują
większej uwagi z naszej strony jako koordynatorów. Więc cieszymy się, że tutaj możemy wspomagać każdego pacjenta w każdym miejscu właśnie naszą wiedzą merytoryczną, ale żeby móc pełnić funkcję koordynatora, na pewno potrzeba mieć pewne kompetencje właśnie wiedzowe, wymieniać się tymi kompetencjami wiedzowymi, uczestniczyć w szkoleniach i przede wszystkim mieć dużą dozę takich kompetencji miękkich, jakim jest właśnie komunikatywność i empatia. I na naszych barkach właściwie spoczywa cały porządek tej ścieżki i to, w jaki sposób pacjent, w jakim czasie też trafi pod właściwą opiekę danego ośrodka. Czy może pani nam powiedzieć tak z ręką na sercu, że w każdym szpitalu onkologicznym każdy pacjent ma dzisiaj możliwość skorzystania z pomocy koordynatora? Czy może dopiero za parę miesięcy? Ale jak pani to ocenia? Jaki procent, jaki zakres tej opieki? Znaczy, generalnie każdy ośrodek, który chce wejść w sieć onkologiczną, który chce świadczyć usługi onkologiczne, takiego koordynatora powinien już posiadać. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że widzimy tendencję wzrostową. Rzeczywiście i te większe i mniejsze miejsca, które chcą przyciągać do siebie tych pacjentów onkologicznych, którzy chcą pokazać, że rzeczywiście chcemy się dostosować do tych wymagań sieciowych, tych koordynatorów gdzieś umiejscawiają, ale to pytanie gdzie? Dlatego my tutaj też czekamy na te rozporządzenia wykonawcze, bo wiadomo, że koordynator w Solo 1 będzie miał troszeczkę inne obowiązki niż koordynator w Solo 3, chociażby z racji tego, że jest to pewien poziom referencyjności i pewien poziom tutaj opieki nad pacjentem. I szczerze powiem, że cieszę się, że też coraz bardziej podkreślamy to podejście unitowe, że rzeczywiście każdy koordynator będzie przypisany do pewnego unitu, do pewnego rozpoznania. I też widzimy tą tendencję, że nawet te duże centra onkologii też coraz bardziej stawiają na to, żeby ten koordynator był widoczny i był widoczny przede wszystkim przy pacjencie. Też z perspektywy mojego miejsca zamieszkania, ponieważ na co dzień pracuję w jednym ze szpitali w aglomeracji śląskiej, wiadomo, że u nas mamy duże zagęszczenie ludności, dużą rozpiętość między ośrodkami, prawda, że tych ośrodków onkologicznych jest bardzo dużo, więc widać tutaj, że tych koordynatorów rzeczywiście przybyło i ten kontakt z przesyłaniem sobie między nami pacjentów jest coraz lepszy. A gdyby pani miała wskazać miejsce, gdzie ten koordynator najwięcej zmienia z punktu widzenia pacjenta, to co by to było? Czy to byłaby informacja, czy to byłaby pomoc w dostępie do wizyty czy diagnostyki, bo na to się w tej ankiecie, którą oglądaliśmy, bardzo często zwraca uwagę. Jeżeli chodzi o w ogóle miejsce, wszystko zależy z perspektywy tego, w jakim umiejscowieniu jest koordynator. Czy jest rzeczywiście koordynatorem w mniejszej miejscowości, czy jest koordynatorem w dużym centrum onkologii. Jeżeli mówimy o samą dostępność w mniejszych miejscowościach, no to wówczas ważne jest przede wszystkim zdyscyplinowanie pacjenta, edukacja pacjenta, świadomość pacjenta na temat choroby, na temat tego, w którym kierunku ten pacjent pójdzie, czy on będzie w stanie na przykład o własnych siłach dojechać do ośrodka o wyższej referencyjności, w jaki sposób można go zabezpieczyć. W drugą stronę, w dużych centrach onkologii zazwyczaj trafiają już zdiagnozowani pacjenci, którzy już mają pewien poziom wiedzy, więc dla nich najważniejsze jest w tym momencie, żeby jak najszybciej dostać się do lekarza specjalisty i rozpocząć leczenie. Więc wzmocnienie w ogóle każdej etapowości tego koordynatora myślę, że jest niebywale istotne. No i też zwracanie uwagi na prehabilitację, czyli właśnie przygotowanie tego pacjenta do rozpoczęcia leczenia niezależnie od miejsca zamieszkania. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba to, co pani powiedziała o tym, że pacjent powinien być zdyscyplinowany, bo ja sam jestem pacjentem i bardzo lubię, jak ktoś mnie dyscyplinuje, bo my o tym często zapominamy, że współpraca pacjenta z lekarzem, te compliance, adherence jest bardzo ważne i że leki, których nie przyjmujemy, nie działają i tak dalej, i tak dalej. I o tym też pewnie dużo ankiet i dużo raportów można byłoby przygotować. To teraz chciałbym poprosić panią profesor Marię Dębiec-Richter o nadanie naszej dyskusji takiego waloru europejskiego. Jak pani ocenia, bo pani pracuje w belgijskim uniwersytecie i przygląda się standardom europejskim, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem onkologicznym. Jak pani ocenia nasz system, naszą opiekę i to
nasze zagubienie czy wykluczenie pacjentów na tle innych krajów, na tle krajów tych, które mają najlepiej zorganizowane systemy. Ale pytanie dotyczy testów genetycznych i badań molekularnych, czy ogółu opieki onkologicznej, bo na temat ogółu to nie jestem kompetentna. Zwłaszcza tej diagnostyki genetycznej, o której mówimy, że powinna się rozwijać, tak, o tym dostępie. Tak, tak. No więc w mojej ocenie sytuacja się poprawia z roku na rok w Polsce. No ale niestety w dalszym ciągu jest poniżej tego, co robi się w krajach zachodnich. Przy czym należy podkreślić, że również w krajach Europy Zachodniej lub w Ameryki, USA, Kanady te standardy są różne. To nie jest tak, że wszędzie jest jednakowo, tylko każdy kraj sobie wypracowuje swoje własne postępowania i regulacje. Ja przez 20 lat pracowałam, bo już nie pracuję niestety, w Centrum Genetyki Człowieka w Leuven, na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Przeszłam na emeryturę, więc stąd już mnie tam nie ma. Natomiast pracowałam tam, gdyż było to opuściłam Polskę na rzecz tego, że ośrodka, gdyż było to jedno z największych centrów genetyki w Europie, ufundowane w 1425 roku przez papieża Adriana IV i spełniało niezwykle istotną rolę w rozwoju genetyki. Wiele słynnych ludzi stamtąd, naukowców pochodziło, którzy dołożyli swoje cegiełki do wiedzy ogólnej genetycznej. Dlatego poziom badań naukowych, ale również opieki nad pacjentami, gdyż była część kliniczna dotycząca ludzi, stał niezwykle wysoko i wyposażenie tego, że też centrum było niezwykłe, na pewno przerastające to, co widzimy w innych ośrodkach, więc też trudno jest mi takie bardzo zdecydowane, negatywne oceny wypowiadać na temat Polski, bo chodzi to wszystko o negatywne, chodzi o prawdziwe. Zależy od tego, gdzie, co z czym się porównuje, bo wszystko jest relatywne. Natomiast obserwując również to, co się dzieje w Polsce, na różnych forach i organizacjach, widzę, że jednak są takie dosyć zasadnicze różnice w podejściu do badań genetycznych, jeśli chodzi o chorobę nowotworową. Bo Centrum Genetyki Człowieka się dzieliło zasadniczo na dwa działy. Dział genetyki konstytucyjnej, czyli tych chorób wrodzonych. I tam też była część onkologiczna, bo przecież mamy te 10-15% pacjentów, które mają uwarunkowania rodzinne i odziedziczą mutację, która powoduje nowotwór, i tymi pacjentami też trzeba się zająć, prawda? Tym bardziej, że to nie dotyczy tylko tych pacjentów, ale również ich rodzin, ich potomstwa. Trzeba zbadać członków rodziny, czy nie są nosicielami mutacji, czy nie przekażą dalej, gdyż ci ludzie muszą podlegać szczególnej profilaktyce, innej niż ludzie, którzy są wolni od onkogennych mutacji. Natomiast drugi dział to był dział genetyki somatycznej i ten dział pracował nad zarówno białaczki, chłodniaki, nowotwory, lite przy ścisłej współpracy z zakładem patologii, który tam istniał, gdyż nie ma co mówić, w genetyce somatycznej patolodzy mają naczelne znaczenie. Genetycy są tylko siłą pomocniczą, która ma im pomóc w ich pracy. I ta różnica była też widoczna w narzuconych pewnych standardach. Więc przede wszystkim to był ośrodek akredytowany, takich ośrodków akredytowanych, zlokalizowanych przy dużych centrach akademickich lub dużych szpitalach regionalnych jest w Polsce 17. na 11 milionów populacji ogólnej. W Belgii, nie w Polsce. W Belgii. Mhm. Więc jeżeli by porównywać do Polski, to powinno być w Polsce no te cztery razy więcej.
a pan profesor powiedział o 50 patologicznych, no to już jest bardzo dużo. I do tego jeszcze, jeżeli dodamy kilkanaście genetyków klinicznych, którzy właśnie pracują nad chorobami uwarunkowanymi rodzinnie, chociażby chcieli też inne aspekty brać udział w innych, to może to jest nie tak źle w Polsce, prawda? Przy czym ja rozmawiałam z prezeską właściwie Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, panią profesor Olgą Haus, i ona swoje żale wylała, gdyż pierwszą podstawową rzeczą, której nie ma w Polsce, to nie ma legislacji, nie ma prawa, które by mówiło... Brakuje ustawy o testach genetycznych, tak. Kto powinien zlecać testy genetyczne? Kiedy powinny one być wykonywane? U kogo? W jaki sposób tą wiedzę, którą się uzyskuje, zabezpieczyć, żeby nie uległa wyciekowi, żeby pacjent się czuł bezpieczny, że ta wiedza, która się uzyskuje po to, żeby zapewnić, zaopiekować się zdrowotnie pacjentem, nie zostanie użyta do innych celów. Do tego muszą być przygotowane specjalne bazy danych, twarde dyski, serwery, które są uaktualniane, które są odpowiednio zarządzane i nad którymi ktoś czuwa, prawda? I do tego powinno być też prawodawstwo. Czy takiej ustawy potrzebujemy po prostu? Tak. Tak. I więc dlaczego ich jeszcze nie ma? Bo takie prawodawstwo, takie ustawy były opracowywane już w 2012 roku przez Zespół Genetyków w Polsce, którzy długo siedzieli na tym i myśleli, jak to opisać, żeby było poprawnie i zgodnie z prawem. A pani profesor, to jeszcze tak wykorzystam pani wiedzę. Gdyby pani mogła nam powiedzieć, w którym kierunku będzie się rozwijać diagnostyka molekularna i badania genetyczne w kontekście nowotworów? Będzie się rozwijać w takim kierunku, w jakim się rozwija. A mianowicie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że skuteczne leczenie onkologiczne zależy od precyzyjnej diagnozy. A co to znaczy precyzyjna diagnoza onkologiczna? Kiedyś to było sklasyfikowanie nowotworu według określonego typu histologicznego i napisanie numerek 889 to jest według klasyfikacji taki nowotwór, prawda? W tej chwili to się zmienia i oczekujemy czegoś więcej. Lekarz, patolog właśnie, bo on ma do czynienia z tkanką nowotworową i jest w stanie uzyskać odpowiedni materiał do badań genetycznych, musi poinformować onkologa klinicystę o tym, jakie jest podłoże molekularne tego nowotworu, gdyż to dostarcza czynników prognostycznych i predykcyjnych, które pozwalają na włączenie lub niewłączenie znanego leczenia celowanego, bo niewłączenie też jest ważne, bo jak nie możemy znaleźć leczenia, leku odpowiedniego dla danego pacjenta, to możemy skierować tego pacjenta do na przykład badań klinicznych nowych leków, które też są prowadzone i jest ich coraz więcej. Tych leków firmy próbują wypuścić. Oczywiście jest rozwiązanie trochę połowiczne, no bo badanie kliniczne trwa i człowiek jest na tym leczeniu, a co się dzieje po tym, jak się badanie zakończy? No nie ma dalszych opcji, prawda? No ale zwykle dzisiaj już jest tak, że to jest kontynuowane. W tej chwili to ja tylko wejdę w słowo, to znaczy ja bardzo dziękuję za to wsparcie patologów, bo to patolodzy bez genetyków sobie nie poradzą w obecnych czasach, a genetycy bez nas też sobie nie poradzą, ale wracając do tego leczenia personalizowanego, to na szczęście w Polsce prawodawstwo tak to wymusiło, że jeżeli pacjenci w badaniach klinicznych uzyskują korzyść i nawet zostaje jeden pacjent, to robi się wszystko, żeby go dalej utrzymywać w danym sposobie leczenia. Ja to tego nie widziałam. Więc powracając do tego, co pan profesor również mówił, że w tej chwili klasyfikacje nowotworów uwzględniają również wiedzę molekularną i są takie nazwy, które używają nazwy genu, więc mamy na przykład mięsaka z rearanżacją genu BCOR,
no to żeby wiedzieć, żeby takie rozpoznanie postawić, to trzeba zbadać ten gen, żeby zobaczyć, czy on ma mutację, czy nie ma, prawda? I jak to jest zorganizowane w Belgii, że pewne rzeczy są już z góry narzucone i stanowią standard, do których patolodzy są przymuszani wręcz, bo inaczej to źle o nich świadczy, albo mogą być konsekwencje inne, prawne, bo pacjent może się poskarżyć, że nie była diagnostyka pełna. I ja tu za przykład podam, że na przykład raki płuc, to szpital mój ten w Leuven, ale prawdopodobnie wszystkie inne też, ma panel 96 genów, to jest taka liczba niezbyt duża, ale też i nie mała. I te geny, ta lista została opracowana przez klinicystów pracujących w tymże szpitalu. Każdy ze specjalności dodał swój gen, a ja bym chciał, żeby tam był jeszcze KIRAS, albo BECOR, albo ALK, albo NTRK i tak dalej. I to się zebrało 96 genów i to wsadzili na taki panel, który jest sprocesowany technologiami NGS-u, czyli następnej generacji, sekwencjonowaniem. I wszyscy specjaliści w tym szpitalu mogą z tego osiągnąć korzyść, pacjenci. A ponieważ dotyczy to wszystkich narządów ciała, bo to jest również patologia narządowa, że to jest patologia płuc, albo układu pokarmowego, albo moczowego, albo ten, to tych pacjentów jest dużo, prawda? I każdego tygodnia ten panel można zapełnić nowymi przypadkami. A materiał mamy, dlatego że patolodzy, którzy widzą pod kiełkiem, że mają dany typ nowotworu, już wiedzą, że z tego materiału muszą dostarczyć do tego rdzenia genomowego, czyli genomic core, DNA do badań molekularnych. Więc patolodzy izolują DNA, wysyłają do genetyków, genetycy wsadzają na maszynie. Tydzień trwa opracowywanie RAN, czyli ten przebieg sekwencjonowania. Następny tydzień ocena wyników i wydanie wyników, wynik wydaje się po 2 tygodniach. Ja nie rozumiem, oczywiście patolog też potrzebuje 2 co najmniej tygodni, żeby sprocesować. No i to wszystko no, może trwa 6 tygodni, ale nie powinno trwać dłużej. Czyli ten czas, ta szybkość dostępu, ten czas, żeby cały czas nas różni. A priori tak. Do badań wysłać, bo czy tam w tym raku płuc będzie zmutowany RGF, czy ALK, czy NTRK, czy ROS1, czy MET, czy BRAF, czy jakiś inny, to ma znaczenie. Ale tak ja bym tam nie straszył się tym czasem, bo przecież jeżeli chodzi o diagnostykę i deal do momentu włączenia leczenia od startu, jest 13 tygodni. Tak, ale a czas... tu się namówimy na 6 tygodni, to jeszcze klinicyści mają 6 tygodni na ustawienie pacjenta w kolejce. Tak, czas nas goni, panie profesorze, dlatego idziemy do pana doktora Jerzego Gryglewicza, bo mówiliśmy o czasie i o nauce, o rozwoju diagnostyki, ale porozmawiajmy o pieniądzach. O pieniądzach właściwie to powinniśmy rozmawiać na samym początku, ale w tym momencie porozmawiamy na końcu. Niedawno został opublikowany kolejny raport Health at Glance, porównujący między innymi finansowanie systemów opieki w krajach europejskich i z tego raportu wynika, że my nadal odstajemy in minus pod względem wydatków na zdrowie, mimo tych bardzo szybkich wzrostów. Jak możemy to skomentować i czy rzeczywiście dalej pieniądze są przyczyną nierówności, przyczyną wykluczania niektórych pacjentów? Bardzo proszę, pan Jerzy Gryglewicz. Dziękuję za to pytanie, ale przekornie powiem, że jeśli chodzi o genetykę kliniczną, pieniądze są elementem drugorzędnym. Kluczową barierą w dostępie są kadry medyczne. Według map potrzeb zdrowotnych mamy w Polsce 139 specjalistów z genetyki klinicznej,
ale to, co jest najbardziej niepokojące, niewłaściwe rozmieszczenie. Może nie tyle niewłaściwe, co nieproporcjonalne. Dużo Państwo mówiliście o dostępności. Więc z tych 139 genetyków klinicznych na terenie trzech województw, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego, pracuje 120. Czyli ta sytuacja, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o dostęp do kadr w tych trzech województwach, jest w miarę dobra w stosunku do innych, gdzie praktycznie tych specjalistów z genetyki klinicznej jest stosunkowo mało. Też musimy mieć świadomość, że specjaliści z genetyki klinicznej nie są też nakierowani wyłącznie na choroby onkologiczne. Również pełnią kluczową rolę, jeśli chodzi o rozpoznawanie tak zwanych chorób rzadkich, gdzie ta diagnostyka także dynamicznie się rozwija. I to, co jest też istotne, specjaliści z genetyki klinicznej często są to lekarze, którzy mają kilka specjalności medycznych. I bywa tak, że niekoniecznie koncentrują się na tej specjalności, jaką jest genetyka, ale również realizują się w innych specjalnościach. Także trzeba powiedzieć, że specjaliści z genetyki klinicznej niekoniecznie są nakierowani na bezpośrednią pracę z pacjentem. To są również dydaktycy, to są również osoby prowadzące intensywną działalność naukową, zwłaszcza, że genetyka kliniczna jest tą dziedziną, która rozwija się niesłychanie szybko. Musimy powiedzieć, że ten postęp medycyny, postęp diagnostyki w genetyce wyprzedza inne dziedziny, jeśli chodzi o zakres wiedzy, która z roku na rok się zwiększa. To też jest ogromną barierą, jeśli chodzi o lekarzy innych specjalności. Poziom wiedzy o genetyce medycznej wśród czy to lekarzy rodziny, czy nawet studentów medycyny jest niewielki i tutaj jest wiele do zrobienia. Wydaje się, że ten problem kadrowy, który jest problemem najbardziej istotnym, powoduje również kwestie związane z dostępnością. I miałem okazję przed chwilą sprawdzić, jakie są czasy oczekiwania. Jeśli chodzi o poradę w poradni genetyki klinicznej w Instytucie Onkologii, to czas oczekiwania to jest ponad rok. W przypadku najdłuższy czas oczekiwania jest w Bydgoszczy, w Szpitalu Uniwersyteckim, to jest 5-letni. Więc jeśli mówimy o tych tygodniach, to musimy to, jak pani profesor, jak pani prezes Wechman powiedziała, to, co jest na papierze, niekoniecznie w rzeczywistości się sprawdza. I tu niekoniecznie zapisanie pewnych standardów w postępowaniach się przełoży, jeśli te realia związane z organizacją naszego systemu ochrony zdrowia nie ulegną zmianie. I ja tutaj uważam, że pewien postulat, który środowiska genetyków klinicznych, który się pojawia, żeby wprowadzić nowy zawód medyczny, doradca genetyczny, który byłby osobą, która przede wszystkim powodowałaby to, żeby pacjenci, którzy mają wskazania pilne do badań genetycznych, byli kierowani szybką ścieżką, bo często wielu pacjentów niepotrzebnie według genetyków klinicznych jest kierowane na te badania. Te badania nie wnoszą w zasadzie nic, więc tu osoba wykwalifikowana byłaby istotna. No, ten pewien sukces koordynatorów medycznych w pakiecie onkologicznym powinien jak gdyby zasygnalizować, że ten nowy zawód medyczny, który istnieje w wielu państwach na świecie, byłby istotnym elementem, który poprawiłby efektywność genetyki klinicznej w Polsce i również w mojej ocenie by korzystnie wpłynął na wydatkowanie środków publicznych. To jest o tyle ważne, bo w ostatnim czasie pojawiła się ustawa o zawodach medycznych, więc są pewne ogólne ramy prawne, które pozwalają wprowadzać nowe zawody medyczne. Wracając do kwestii finansowej, a jeszcze podkreślę jedną rzecz, że środowisko genetyków klinicznych stara się, żeby wpisać tą specjalizację, w mojej ocenie bardzo słusznie, na specjalizację w dziedzinach priorytetowych. To oczywiście jest bardzo istotne, pomoże wpłynąć na wybór tej specjalizacji przez absolwentów studiów medycznych i zwiększyć dostępność. Także ten problem jest dosyć istotny, jeśli chodzi o kwestie badań genetycznych. To jeśli mówimy o finansowaniu, to również ma wpływ do dostępu do badań genetycznych finansowanych ze środków publicznych. Jest bardzo istotne, że widzimy ogromną rozbieżność, jeśli chodzi o wycenę porad wykonywanych przez lekarzy badań genetycznych, jak również badań genetycznych między sektorem publicznym i prywatnym. I to również wpływa na to, że lekarze genetycy, do których jest utrudniony dostęp, często również wybierają pracę w sektorze prywatnym, więc tutaj te elementy są dosyć istotne. I tu jest pola dla NFZ-u, żeby dokonywać realnej wyceny świadczeń w diagnostyce, żeby zachęcić przede wszystkim na realizację tych świadczeń w systemie publicznym.
Jeśli chodzi o to ogólne pytanie, które zostało zadane, to oczywiście Polska jest państwem, który od wielu lat stara się gonić w wydatkowaniu środków publicznych. W ostatnim czasie mieliśmy skokowy wzrost wydatkowania środków publicznych na system ochrony zdrowia, był między innymi związany ze zmianami w tak zwanym, znaczy w Polskim Ładzie, który spowodował to, że bardzo wiele środków finansowych dodatkowych z oskładkowania na przykład działalności gospodarczej w większym zakresie spowodowało to, że w planie finansowym NFZ mieliśmy skokowy wzrost środków finansowych. Nawet dochodziło do sytuacji pierwszy raz, że NFZ nie był w stanie wydatkować swoich środków finansowych na realizację świadczeń. Więc wydaje mi się, że jesteśmy w takim okresie, gdzie powiedzmy sobie problemy finansowe są mniej ważne niż problemy organizacyjne. I to, co jest ważne, Państwo wspominaliście, kwestia organizacji jest chyba najłatwiejsza do przeprowadzenia. W przypadku badań genetycznych, to jest, co jest podkreślane przez wielu świadczeniodawców, to mamy dalej pewne przepisy, które są nieracjonalne. Na przykład pobieranie badań genetycznych, które są refundowane w ramach pakietu onkologicznych, może odbywać się wyłącznie w warunkach szpitalnych. I to dla wielu jest niezrozumiałe, gdyż te badania pobierane w warunkach ambulatoryjnych no, są po pierwsze wygodniejsze dla pacjentów, ale także zmniejszają koszty związane z hospitalizacją, więc to jest bardzo ważne. Ja też chcę podkreślić, że brak ustawy o badaniach genetycznych to jest również bardzo duże niebezpieczeństwo dla wielu działań, które w najbliższym czasie mogą być istotne z punktu widzenia no właśnie dostępu do badań, do materiałów genetycznych. Dlatego ta ustawa powinna być traktowana priorytetowo. Również pewne elementy związane ze standardami przy tych badaniach genetycznych są również bardzo ważne. Jeśli mamy do czynienia z ogromnym problemem z dostępnością, to możemy liczyć się z tym, że w wielu ośrodkach te badania nie są wykonywane w oparciu o pewne standardy, które powinny obowiązywać. Bardzo dziękuję. Ponieważ już nam czas się kończy naszej debaty, to pozwoliłbym sobie troszkę zrekapitulować, bo Państwo mówiliśmy o tym, co robić, żeby diagnostyka genetyczna w leczeniu chorób nowotworowych była na wyższym poziomie, zarówno jakościowym, jak i ilościowym w naszym kraju, jakie mamy oczekiwania, żeby ten dostęp poprawiać. To mówiliśmy o poziomie wiedzy zarówno pacjentów, jak i lekarzy, specjalistów, o koordynacji opieki nad pacjentem, która wymusza to, żeby pamiętać o wykonywaniu badań diagnostycznych. Mówiliśmy o barierach związanych z brakami kadrowymi, o barierach legislacyjnych, czyli brak ustawy o testach genetycznych, na którą od wielu lat czekamy. Wspomnieliśmy też, tak jak pod koniec, o pieniądzach, czyli o wycenie świadczeń diagnostycznych i o tym, aby wdrażanie KSO, Krajowej Sieci Onkologicznej, było również, że będzie również warunkiem rozwoju. Czy o czymś zapomniałem, pytam do panelistów, czy o czymś jeszcze jako taki wniosek końcowy zaleceń dla zmian systemowych powinniśmy jeszcze powiedzieć? No jakby o priorytecie, bo o diagnostyce mówiliśmy cały rok, to był nasz priorytet, ale mówiąc o całej ochronie zdrowia, żeby idąc tutaj za słowami doktora Jakuba Gierczyńskiego, A, B, C, to znaczy A, czy zdrowie jest priorytetem, B, baza, jaką mamy bazę kadry, też wspominaliśmy o szkoleniach i w tych zawodach medycznych, i C, człowiek, to jest tu najważniejszy, ten pacjent. I myślę, że gdyby w nowym teraz tworzącym się rządzie minister zdrowia był w randze wicepremiera, myślę, że wtedy bym powiedziała, że zdrowie ma szansę być priorytetem. To już tak... Tak, to jako podsumowanie, ale ja mam niejakie przeczucie, że tak nie będzie. I że to zdrowie, które przez 2,5 roku za przyczyną pandemii COVID było w nagłówkach, było na paskach i było w głównych wiadomościach na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, newsy dotyczyły wyłącznie ochrony zdrowia czy też zdrowia publicznego, to niestety teraz zupełnie co innego znajduje się na tych paskach głównych i no cóż, ale miejmy nadzieję, że jednak tak będzie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panelistom, bardzo dziękuję Państwu za wytrwałość i za bardzo uważne, takie miałem wrażenie, słuchanie tego wszystkiego, co mówimy.
Zapraszam teraz Państwa na kwadrans przerwy i po przerwie druga debata, którą będzie moderowała pani redaktor Katarzyna Pinkosz. Bardzo dziękuję.